Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj witam was w FIFA 14. Stwierdziłem, że trochę sobie od 16 muszę odpocząć. Po wczorajszym filmie, po innych meczach, które sobie grałem, nie, po prostu nie. Jesteśmy na PlayStation 4, jesteśmy w pierwszej FIFA, która była, że tak powiem, na next genach, czyli ten wielki skok z Xboxa 360 na Xboxa One, z PlayStation 3 na PlayStation 4. Ojej, miło to wspominam, ponieważ to był naprawdę ogromny szok i szokiem jest to, że teraz zostaje Mertesakera w paczce. Jak ja to zawsze mówię, marzenia się spełniają. Oczywiście nie wydam tutaj wszystkich monet, głównie dlatego, że to trwałoby za długo i byłoby po prostu nudne. Otworzę sobie tych paczek, nie wiem, z 10-20, tylko sobie pogadam na początku. Szczerze, tak po upływie czasu FIFA 14 wspominam naprawdę fajnie. Tam wygrałem ligę pierwszą z pewnością. Jednak przed chwilą sobie zagrałem jeden taki meczek na rozgrzewkę. No bo to nie będzie sam pack opening, to byłoby za nudne. Zaraz sobie rozegramy mecz z jakąś inną osobą, ponieważ ludzie jeszcze w to grają i nie dziwię się, ponieważ gameplay jest naprawdę przyjemny. Jeśli dobrze pamiętam, to w tej grze bardzo OP były główki. Właśnie teraz nie pamiętam, czy to było FIFA 14 czy FIFA 15. Wiem, że tutaj lubiłem strzelać piłkarzem o nazwisku Schürrle. Tutaj również Lewatelli, czyli Balotelli, Lewandowski, a za nimi Kaka. W dodatku tam był jeszcze Luis Gustavo. Nie pamiętam, czy nawet Perisic wtedy nie grał, jednak kurczę, no. Jest sentyment i wiecie co, nawet tak patrz, to fajne karty w tych paczkach wpadają. Znaczy, nie będę się jarał, no chyba, że trafię Messiego, wtedy to bardziej byłbym zły niż szczęśliwy, bo naprawdę nie chciałbym teraz trafić Messiego albo Ronaldo. Tak jak mówiłem, jestem na PlayStation, nie ma tutaj legend, mimo że wtedy po raz pierwszy zostały wprowadzone. Oczywiście to nadal jest ekskluzywne dla graczy Xbox. Jednak właśnie, tak o legendach mowa, ostatnio już pojawiły się spekulacje w internecie o potencjalnych legendach. Między innymi miałby to być Michel Ballack i Oliver Kahn. Reszty nazwisk nie pamiętam i serdecznie za to przepraszam. Jednak, o, Raul. Nie przypomnę sobie, nie mam tej listy przed nosem, jednak czekam oczywiście na oficjalne potwierdzenie, o proszę, Alex Teixeira. Jeszcze nie na tyle warty, by pójść do Chin. Jednak szczerze to mam wrażenie, że wiecie, tutaj FIFA 14, legendy widzimy po raz pierwszy, no to EA zaszalało, dało nam Pele. Jednak tak z czasem to już aż takiego szału, jeśli chodzi o te legendy, nie ma. Patrzę sobie po prostu w tym roku, jakie legendy dostaje PES. Ronaldinho oraz Ronaldo, legendarny napastnik brazylijski. No i dobrze, nie mówię, że Oliver Kahn czy Ballack to są złe nazwiska, bo jestem podjarany nimi. Marzyłem o Kanie w grze i mam nadzieję, że go dostaniemy w tym roku, jednak Ronaldinho, Ronaldo to są karty, które każdy gracz FIFA chce zobaczyć w grze. I co się okazuje, że PES zgarnął prawa do tych piłkarzy. Wow, Jose Reina w Bayernie, ja zapomniałem, że on w tym klubie występował. Choć chyba występował, to za dużo powiedziane przecież. Naprawdę nie wiem, czy Reina rozegrał jakiś mecz w Bayernie. Na pewno jeden, może dwa. Może w pucharach grał, nie mam pewności, będę musiał to sprawdzić, jednak jestem pewien, że w komentarzach napiszecie. Wow! Oceniona karta na 87, Mesut Özil. Fajny traf, no wiecie, zawsze coś. Się zdziwiłem po prostu, no mimo że oceniona tak wysoko, to oczywiście warto standardowo nic, choć akurat nie no, może z 20 tysięcy, bo tutaj jeszcze nie było, wiecie, widełek cenowych. Dlatego też Ibrahimović, którego ja posiadam w swoim zespole, jest tutaj wart 3 miliony. Ja sam się przeraziłem, jak patrzyłem na karty piłkarzy, bo jednak patrzę, Messi za 10 milionów, dobry Boże Wszechmogący. Jednak tak wracając jeszcze do legend, to po prostu, że tak z roku na rok dostajemy coraz gorsze legendy. Dobra, w 14 były super, no bo początek, mnóstwo wspaniałych nazwisk, Pele, Hadzi, Vieira, no i sami wiecie, na przykład jeszcze Maldini. Jednak według mnie najgorszą partię dostaliśmy w tym roku, do FIFA 16. No, na przykład Lalas. Ja pierwszy raz o tym piłkarzu słyszałem i jestem pewien, że, no nie wiem, może jedna osoba oglądająca moje filmy słyszała o kimś takim jak Alexi Lalas. Paradoksalne jest to, że jest on jednym z najlepszych obrońców w FIFA 16 i porównajmy takiego Nesta, ocenę na 90, a nie tylko dla mnie, grał beznadziejnie. Do Manu to potwierdził, więc nie mówcie, że to wszystko moja wina, bo tylko w 70% przypadków to jest moja wina. Powtarzam tylko. Dobrze, kto jest następny? Podoba mi się nawet ta animacja, choć jest zdecydowanie za długa. Wow, dostajemy herb PSG. Okej, jeszcze otworzę kilka tych paczek i sobie jakiś mecz rozegramy.
Jednak jeszcze chciałem poruszyć jeden temat, mianowicie tego, co obecnie jest na moim kanale. No słuchajcie, do premiery FIFA 17 zostało 39 dni do tego całego Early Access. No przez ten okres na kanale nie będą się jakieś działy, wiecie, szalone rzeczy, bo zawsze ten czas przed premierą nowej FIFA jest według mnie najgorszy dla youtuberów właśnie koncentrujących się na FIFA. Nie wiem, czy nie nagram czasem tak, czegoś takiego jak top 7 moich gier. Ostatnio jest taki trend na Twitterze, że ludzie wypisują swoje ulubione 7 gier i nie wiem, czy ja czegoś takiego bym nie zrobił. Na przykład, nie wiem, połączyć jakieś gry z dzieciństwa, jakieś gry, w które ostatnio grałem i tak się zastanawiam. Tak, umieściłbym tutaj jedną FIFA 13 właśnie. Dlaczego FIFA 14, a nie FIFA 13? Bo do FIFA 13 muszę się bardziej przygotować. Tutaj mam wszystkich piłkarzy pod nosem. FIFA 13, jak wiecie, zablokowali mi konto do 16, ale tym samym, dostając bana w 16, dostałem bana w 13 i niestety straciłem karty Mikoliego, Palacio i Dziowinko. I wiecie, co to mnie bardziej zabolało niż utrata wtedy tych piłkarzy w 16, no bo jednak to były prawdziwe legendy Dix United. W 16 to ja straciłem tam, nie wiem, chyba Aguero miałem i może Ibrahimowicza. No trafiłem ich za tam paczki z FIFA Points. No ale to mnie nie obchodzi po prostu. Ja chciałem mieć swoje legendy w FIFA 13 i jej mi je odebrało. Za to, nie, tego ja im po prostu nigdy nie wybaczę. Dobra, otworzymy jeszcze 3 paczki i nadszedł czas rozegrać jakieś spotkanie. Wiecie co, ja mam tutaj naprawdę fajnych piłkarzy. Ja przepraszam, że tak dużo gadam. Ja chcę, by ten materiał był w miarę interesujący. Wow, trafiamy Kakę. Świetnie, jednak wolałbym jego wersję z Milanu. Chyba ją posiadam w swoim klubie, więc dobrze. Przedostania paczka. Gadam, byście nie usnęli. Bo jakbym nie gadał, gdybym zamulał, to byście nie chcieli tego oglądać, tego filmu. Ja chcę sprawić, byście oglądali ten film. Bo to ma być fajny odcinek. Juanfran. Nie no, tak patrzę, to nie ma tragedii w tych paczkach. Mam wrażenie, że teraz są jakoś gorsze. Ale serio, bo co chwilę trafiamy jakąś świecącą się kartę. Dodatkową kartę, którą idzie zagrać. No co jest ze mną? Nie, ja nie reklamuję pewnej sieci gastronomicznej, jednak tak sobie myślę o 16, no dobra, takim Martinem bym nie zagrał. Ale jednak, no myślę o paczkach z draftów. Nie chcę o nich myśleć, po prostu raz trafiłem Bale'a, no i tam Shakiri, Inform oraz Ture w jednej paczce, to akurat mi się wtedy poszczęściło. Okej, ostatnia paczka, szkoda, że jej nie dało jakichś specjalnych, bez szału. O, Jackson Martinez, świetny napastnik. Nie wiem, po co wysyłam go na listę transferową i tak nie będzie mi się go chciało wystawiać, jednak dobrze, teraz przedstawię wam moją drużynę, ponieważ jest się czym pochwalić. Na serio, patrzcie. Mnóstwo tych kart trafiłem w paczkach, na pewno Defoe trafiłem, chyba Kina, chyba Alonso, Bradley'a, bo ja otwierałem wtedy paczki z MLS i wtedy trafiłem dwie karty z rzędu, był to Defoe oraz chyba właśnie Alonso, jednak resztę kart sobie kupiłem, żeby mieć tak do kolekcji. Dużo tych totsów z MLS i jest też Thierry Aury, jego ostatnia niebieska karta w historii FIFA. Wpuścimy go dzisiaj z ławki. Matuidi, no jeszcze te karty niebieskie. Cahill, to jest interesująca karta, oceniona na 80, jednak sami widzicie, że te statystyki są beznadziejne. No ma tylko wysoko ocenione główki i tyle. No ale wtedy miały miejsce Mistrzostwa Świata, no i Team Cahill zapisał się tym volejem chyba na zawsze w historii swojego kraju. Oczywiście Ricardo Rodriguez, chyba też za Mistrzostwa Świata. Jednak dobrze, tutaj cieszę się, że nie sprzedałem kiedyś tej karty. Zlatan Ibrahimović, 91 bramek w 81 spotkania. Chyba dobrze to odmieniłem. 81 spotkaniach, jest Thiago Silva, Cavani, tutaj kilku piłkarzy PSG, bo on miał zgranie. Lewandowski, wtedy grało mi się nim wyśmienicie. Niestety już w FIFA 15 aż tak dobrze Roberto mi się nie grało. W 16 też nie, chyba że jego trzecim informem albo kartą Team of the Season w drafcie. Jednak mówię wam, gdy odebrali mu 4 gwiazdki sztuczek, to nigdy aż tak przyjemnie mi się nim nie grało. Suarez, czasy kiedy jeszcze każdy mógł go sobie kupić. Również świetny piłkarz i Tevez zdobył bramkę roku, ocenioną przeze mnie, ten volej z połowy. I oczywiście Mario Balotelli, Jezu. Ja nie sprzedałem nigdy tej karty, wypuszczona w styczniu 2014 roku, 170 bramek. Chciałem sobie kupić Casemiro do zespołu, jednak jest on na rynku po 1 000 000 oraz 4 miliony. Nie, zmiana planów. Okej, podobnie wyglądał jeden z moich wariantów tej drużyny. Na pewno nie miałem Boatenga na środku obrony, nie mam pojęcia, kto to mógł być, jednak najważniejsza jest ta trójka z przodu. Lewandowski, Balotelli oraz Kaka. Tylko jak kondycja? Kondycja dobra.
No to gramy. Dobrze, udało mi się znaleźć przeciwnika. Expect to lose. Spodziewam się przegrać. Piszczek otrzymał podanie od Błaszczykowskiego. Polak już napędza kontrę. Próba zagrania po ziemi, jednak no, mogłem to lepiej wykombinować, ale może uda nam się przejąć, a może jednak nie. Świetnie, Zlatan przeszedł nas. Obrona. To fantastyczna bramka. Wow. Zagranie do Kaki. Kaka. 16 metr i oczywiście to musiała być bramka. Przeciwnik długo nie prowadził, no bo... Kurczę, no prawda jest taka, że inaczej być nie mogło. No troszeczkę za łatwo. Neuer, bro. Znów. Ale ciekawe rozwiązanie. Błaszczykowski uderzał. Jeny, dlaczego on to musiał obronić? Taka ładna bramka by była. Przedłużenie, Lewandowski. Kurczę, za słabe uderzenie. To musi lepiej wyglądać. Ech, nuda. 2-1 po pierwszej połowie. Brakuje mi strzałów trochę. Może jakaś zmiana? Nie, nie ma sensu. Będzie okazja. Lewandowski. Balotelli! To nawet nie jest zabawne. Trzecia bramka z dobitki. Balotelli świetnie się ustawił. Zejście na prawą nogę. No nie, no jak on to broni? Sirigu cholerny. Teraz to musi być bramka. Mario sam na sam i mamy 2-3. No to co? Będzie ten remis czy nie? Ja w siebie wierzę. Uwierzcie i wy. Kolejna okazja, zejście na lewą. O jeny. Nie mam pojęcia, o czym myślałem. A, dobrze myślałem, to po prostu bramkarz okazał się mądrzejszy. Do. Może proszę coś rzut. Nie, tak strzał. Chwila. Oj. Ja wiem, że mogłem lobować w tych sytuacjach, ale ja bardzo rzadko o lobowaniu myślę. Nie wiedzieć czemu. Chwila. Błaszczykowski. Oby nie było spalonego. Balotelli! 3-3! Tak! 3 minuty przed końcem udało się wywalczyć remis. Wow! Naprawdę jestem zaskoczony, że Mario był na czystej pozycji. Oczywiście pozytywnie zaskoczony, ponieważ tak sobie patrzę, no to ryzykowałem tą wrzutką, ale ryzyko się opłaciło. Świetny odbiór Błaszczykowskiego, dośrodkowanie i będziemy chyba mieli dogrywkę. A kto wie, może i wygram w regulaminowym czasie. No cóż, mamy dogrywkę. Świetnie. Ostry kąt, ale tak! Jest hat-trick! Na to czekałem! Mario Balotelli na 4-3 w 92 minucie. Jezu Chryste! Co za rakieta! Zagranie od Kuby. Ujemy. Ronaldo! 4-4. Brawa dla przeciwnika. Pierwszy gol nie po dobitce. Lewandowski, strzał, 5-5, ja nie kończę tej zabawy. Czyżby jeszcze jeden? Balotelli obronił. Łukasz Piszczek, świetna, delikatna piłka, Kaka się złożył do nożyc, ale niestety któryś obrońca wybił piłkę i to może być akcja przeciwnika. Cristiano Ronaldo, co on wykombinuje? Zagranie do De Rossiego. De Rossi środkiem, Rafael Martinho. Dobra, bramkarza i Neuer wykopuje. Mamy rzuty karne. Ronaldo kontra Neuer. Oj. Mógł rękę wyciągnąć. Balotelli. Ten, który prawie nigdy się nie myli z rzutów karnych, teraz nie trafił. Neuer kontra Ibra. 2-0. Lewandowski, tak jest. 2-1. Lukas kontra Neuer. Oj, jeny. Kaka. Serio, nie zostałem w środku? El Sharawi, pięknie! Jednak niestety, jeśli teraz trafi mój przeciwnik, to jest już koniec. Ja zostanę w środku, no bo właściwie dlaczego nie? Przegrywam w rzutach karnych. Tak czy siak bawiłem się wyśmienicie, byliśmy świadkami przepięknych bramek. No jak brakuje mi takiego Balotelliego w FIFA 16. Człowiek, który był w stanie zdobyć gola z każdej pozycji. Jezu. Trochę tego było. Oczywiście Włoch został zawodnikiem spotkania, 3 bramki, asysta. Okej, na dzisiaj jest to tyle. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał.
I co jutro na kanale? Nie wiem, może FIFA Street? Zobaczę. Jedyne co mogę powiedzieć to dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, pozdrawiam, cześć!